nie jadę na Mistrzostwa Europy z tego względu, że chciałbym zadbać o swoje zdrowie i to, co przez cały sezon się za mną ciągnie, czyli właśnie ból kolana, był jednym z czynników, które o tym zadecydowały. Problemem na pewno jest też to, że ten sezon jest bardzo długi dla nas. Ja w niego późno wszedłem, więc nie uzyskałem tej formy na Mistrzostwa Świata tak, jak bym chciał, ponieważ moje przygotowania były przesunięte jakieś 4-5 miesięcy, a to jest przepaść, jeżeli chodzi o zawodowy sport. Podjąłem taką decyzję, nie żałuję jej, wiem, że będę mógł skupić się teraz na zdrowiu, na wypoczynku i no już nie mogę się doczekać przyszłego sezonu i chcę walczyć o najwyższe trofea. W tym sezonie nie udało się, mimo że walczyłem. Uzyskałem dobry wynik, ale widzę, zresztą każdy z nas wiedzi, że trzeba ten wynik jeszcze zdecydowanie poprawić. Wiem, że da się to zrobić, no tylko trzeba mieć spokojną głowę, nie gdzieś tam z tyłu, że po prostu cały czas coś przeszkadza, tylko skupić się w 100% na swojej robocie. Właśnie ty powiedziałeś, że po igrzyskach tak naprawdę nie miałeś czasu, żeby odpocząć. Wszedłeś w sezon bardzo długi, ciężki. Dwie imprezy duże, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Na Mistrzostwach Świata byłeś, na Mistrzostwa Europy nie jedziesz. A nie myśl... Nie było takiej możliwości, żebyś wcześniej zrobił sobie przerwę, skoro mówisz, że problemy zdrowotne ciągną się przez cały sezon. Nie myślisz sobie, że kurczę, może warto było wcześniej odpuścić, żeby teraz na tej imprezie być zdrowy, czy to nie dało się tego zrobić? Wiesz co, myślę, że tyle, ile mogłem odpuścić, to robiłem po prostu, tylko też no masz w głowie to, że cały czas gdzieś musisz gonić za tym wynikiem i za formą, ona się nie buduje w przeciągu miesiąca, więc no ja nie mogłem sobie pozwolić już na więcej gdzieś tam perturbacje, jeżeli chodzi o właśnie aspekty zdrowotne. Gdzieś jeździłem od lekarza do lekarza, szukałem tej diagnozy, znaleźliśmy ją, ale niestety jeżeli chodzi o leczenie, no nie jest ono tak szybkie i tak możliwe w krótkim czasie, jakbym sobie tego życzył i tego chciał. Trudno mi jest powiedzieć z perspektywy, czy na przykład dobrym wyborem była jazda na Mistrzostwa Świata, a właśnie nie na przykład na Europy, gdzie prawdopodobnie wynik, który uzyskałem w Eugene, dawałby mi zdecydowanie wyższą pozycję. Oczywiście to są tylko gdybania, ale być może właśnie ten jeszcze miesiąc więcej czasu pozwoliłby mi na lepsze przygotowanie. Oczywiście nie ma to teraz znaczenia, ale gdzieś z tyłu głowy to siedzi na pewno. A na ile problemem też tego sezonu dla Ciebie jest likwidacja, mówiąc kolokwialnie, dystansu 50 km i przerzucenie Was długodystansowców na 35. Miało to teoretycznie wyrównać, no ale w praktyce okazuje się, że to nie rekompensuje Wam tych 15 km, które Wam zabrano. Zgadza się. Zawsze powtarzaliśmy zawodnicy z 50, że nasz wyścig rozpoczyna się po 30 km. No teraz po tym 30 km tak naprawdę już można powiedzieć, że zawody się kończą. Gdzieś one, te pozycje są już ukształtowane. Oczywiście walka trwa do samego końca. No dla nas to jest ogromna przepaść, bo w momencie, gdy każdy kilometr trzeba pokonywać 30 sekund szybciej, to jest tak jakby zawodnikowi kazać przerzucić się z 400 na 5 km na przykład, bądź dłuższy dystans. No to jest przepaść, po prostu dwie zupełnie inne konkurencje. Jeżeli chodzi o organizatorów, wspominali oni, że chcą nawiązać czasowo, zbliżyć się po prostu do dystansu, w którym pokonują 42 km maratończycy. Ja teraz zastanawiam się, czy też nie fajnym pomysłem było dla nas zrobić taki dystans właśnie maratoński i to by było oczywiście skrócenie tego czasu, tak jak oni sobie tego życzyli, a jednocześnie miałoby to jakieś uzasadnienie, bo tak naprawdę te 35 km, no każdy z nas się śmieje i zastanawia, skąd się to wzięło, czy ktoś sobie usiadł przy piwku i mówi, dobra, to zróbmy 35, no bo nie ma takiegoś większego uzasadnienia tak naprawdę, no ktoś sobie rzucił takim dystansem i my 50-karze cierpimy z tego powodu, no bo można było zobaczyć na Mistrzostwach Świata, że większość zawodników nie była w stanie sobie po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, przeskoczyć na ten nowy dystans i trzeba będzie sporo czasu, a wiem, że wielu zawodników nie poradzi sobie z tym na pewno. A Ty masz już, Twój trener, tata, macie już antidotum na to i receptę, jak dojść do tych 35, żeby tam też odnosić sukcesy na miarę Twojego sukcesu? Tak, tak. Myślę, że receptą jest przede wszystkim to, żeby skupić się na 20 km i bardzo mocno przyspieszyć z treningiem, robić inne treningi tempowe, bardziej nastawione właśnie na to zdecydowanie szybsze tempo. Myślę, że to jest główna recepta, bo te 35 km
nie trzeba się pod to jakoś specjalnie przygotowywać, jeżeli chodzi o wytrzymałość, bo my i tak robimy tych kilometrów na tyle dużo na treningach, przygotowując się pod 20 km i tak pokonujemy większe dystanse, więc to jest naturalne i na tym właśnie trzeba się będzie skupić. Myślisz, że przyszły rok, kiedy są Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, to już będzie rok, w którym Ty nawiążesz do tych sukcesów, że już ten rok treningu wystarczy, żeby zbliżyć się do tych czołowych lokat na 35? Chciałbym, ale no nie mogę dawać takiej deklaracji, bo wiadomo, że to jest sport i jeżeli ja mam pewność, że jeżeli będę zdrowy i nie będę miał gdzieś jakichś w głowie innych myśli, które gdzieś będą mi przeszkadzały, tak jak tutaj, to jak najbardziej będę w stanie się zbliżyć do tych najlepszych wyników, bo wiem, że to tempo jest naprawdę bardzo szybkie, ale da się to zrobić, tak jak pokonywałem dystans na Igrzyskach Olimpijskich, wiem, że mogę do tego tempa się, właśnie do tych najlepszych nawiązać i do tego tempa zbliżyć.